myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I'm taking you closer to the edge. Szlagier Głogowski Lizę Play Arena za nami, nie takiego wyniku na pewno by się spodziewaliście. No pewnie, że nie. Mieliśmy dzisiaj jakiś zły dzień, drużyna przeciwna była o wiele, wiele lepsza. No i przegraliśmy. Ten wynik może zadecydować według ciebie o końcowej tabeli, jeśli chodzi o Głogów? Myślę, że nie. Myślę, że mamy jeszcze dużo meczów do rozegrania i odrobienia tych punktów. To był nasz dopiero pierwszy mecz ze Sztywną Lancą i mam nadzieję, że weźmiemy szybko dobry rewanż. Dzisiaj czego zabrakło? Może za dużo na święta zjedliście? Możliwe. Powiedz nam, jak to wygląda z perspektywy twojej grania w Play Arena, bo jesteś najlepszym przykładem, że z tej ligi takiej podwórkowej można się wybić. To jest na pewno bardzo fajny program Play Arena. Tutaj to jest szansa, żeby po prostu pograć w piłkę, nie siedzieć w domu przed komputerami i spędzić miło czas na boisku i przy okazji rywalizować o takie jak na przykład tutaj mamy półfinały czy finały na ekipie Arena. Rywalizować można także na mistrzostwach, czego ty również jesteś przykładem.
No dokładnie, udało mi się dostać na Mistrzostwa Europy do Grecji. No, zaszliśmy nawet jak na nasz debiut całkiem wysoko, więc jestem zadowolony. Piłka nożna sześcioosobowa w takim wydaniu i dzięki Play Arenie w Polsce chyba się rozwija i może być chyba tylko coraz lepiej. Tak, oczywiście rozwija się. Teraz właśnie pierwszy raz zadebiutowaliśmy na Mistrzostwach Europy i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dużo bramek dzisiaj wpadło i bardzo wysoka przewaga. Spodziewaliście się tak łatwiej przeprawy dzisiaj? Nie, no bo wiadomo, chłopaki też trenują tutaj po klubach, po tych wszystkich. Trenują codziennie, praktycznie my się zbieramy i gramy sobie tak, tylko potem wszyscy myśleliśmy, że dzisiaj będzie ciężko, a nie wyszło jak wyszło. Właśnie, bo to był szlagier, można było się spodziewać chyba bardziej wyrównanej walki. No na to dzisiaj liczyliśmy, że przyjdziemy i będziemy walczyć, że będzie wynik przecięty, tak jak wszyscy pisali na stronie, że będzie dzisiaj walka na wszystko i no i wyszło jak wyszło. No widać, że chłopcy podłamali, dostali troszeczkę bramek i tyle. Spotkał się dwie najlepsze głogowskie ekipy z Play Areny. W tym sezonie według ciebie będzie podobnie jak tamtym? Znaczy widać, że chłopaki się pozbierali też od tamtego roku, jak pojechaliśmy do Warszawy. Dostaliśmy to teraz, chłopaki też widać, że mają ambicje i chcą grać i też się pozbierali tutaj z różnych wiosek i ten i cały czas gramy i zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie wy nasz region i Głogów reprezentowaliście na tych finałach w Warszawie, jak wspominacie tę przygodę, no już z taką piłką no na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o rozgrywki Play Arena. Bardzo dobrze, warunki wspaniałe, wszystko zapewnione, bardzo dobra impreza, bardzo dobry turniej, wszystko szło. Niestety no odpadliśmy, no ale po takich przeprawach, gdzie trochę sędziowie nam nie pomogli, no ale odpaliśmy, ale miło wspominamy i teraz gramy po to, aby tam znowu jechać. Czyli finały to jest cel na ten sezon. Tak, jak najbardziej.